Ostatnio wam prezentowałem rower elektryczny, no i okazało się, że sama idea roweru elektrycznego to fantastyczna sprawa, tylko jest jeden mały problem. Jak się chce jeździć we dwoje, jest jeden ten rower elektryczny, no to pojawia się delikatny problem. Mamy dwie ścieżki rozwiązania tego problemu. Pierwsze to jest powrót do konwencjonalnego roweru i we dwójkę jeździmy na rowerach konwencjonalnych, ewentualnie drugi rower elektryczny. No i jak się na pewno domyślacie, u mnie weszła opcja numer dwa, czyli drugi rower elektryczny. Żeby nie duplikować i nie robić tego samego, a żeby można było sprawdzić inny model, to faktycznie pojawia się inny model, aczkolwiek można powiedzieć, że bliźniaczy od tego, co ostatnio testowałem. Tutaj będziemy mieli większą moc, bo to będzie 750 watów i większą baterię, bo 640 watogodzin tak więc te dwa elementy będą inne, a reszta stosunkowo podobna do tego co było poprzednio, tradycyjnie w opisie filmu znajdziecie linki do tego roweru, ile on aktualnie kosztuje, często pojawiają się różne kupony tak więc jak będzie w danym momencie jakiś kupon to, to najwyżej wam tam dorzucę do opisu jak nie będzie no to trzeba czekać, bo, bo nawet na samej stronie producenta te kupony w opisach się Pojawiają. Całość wysyłana jest z magazynu w Polsce. To też jest istotna kwestia. Żadnych dodatkowych opłat celnych, żadnych dodatkowych niespodzianek nie ma. Przesyłka w moim przypadku trwała 3 dni. Przywozić to normalnie polski kurier DPD i paczka u was znajduje się stosunkowo szybko. Wszystko zapakowane jest i można by powiedzieć niemalże złożone. Rower w pudełku zabezpieczony jest steropionami, oprócz tego jest poowijany takimi, no można powiedzieć, takimi gąbeczkami, żeby się nigdzie nie porysował światełka, wszystkie inne elementy, które mogą ulec w transporcie uszkodzeniu są zabezpieczone i w moim wypadku po gruntownych oględzinach okazało się, że rower jest no nie, nie ma żadnych uszkodzeń, żadnych otarć, żadnych problemów, jest można by powiedzieć w idealnym stanie. Przygotowanie do jazdy to wyciągnięcie z pudełka, złożenie kolumny kierowniczej, odcięcie kilku trytytek, które zabezpieczają ten rower na czas transportu, instalacja kierownicy i w zasadzie jeszcze zostaje Kolejna, kolejna czynność, czyli przykręcenie pedałów. Pedały są osobno, przykręcamy je kluczem szesnastką, możemy mieć swój własny klucz płaski, ale mamy w zestawie również taki przybornik, który ma i imbusy, i klucze płaskie i ta szesnastka tam również jest na stanie. Przypominam, że pedała są oznaczone jako prawe i lewe, jedno pedało będziemy wkręcali zgodnie z ruchem wskazówek zegara, drugie w przeciwnym kierunku od ruchu wskazówek zegara, tak więc to jest prawo i lewoskrętny gwint, Tak więc to jest ważne, żeby to pedało rozwiązać. Jedno ma na sobie zaznaczone jako L, czyli lewe, i drugie R, czyli prawe. Myślę, że z tym też problemu nikt miał nie będzie. Zwracam wam tylko uwagę na to, że jest prawo i lewoskrętny gwint. Same pedała są wykonane w ten sposób, że możemy je czas transportu złożyć. Sam rower, jak widzieliście, składa się na czas transportu do rozłożenia i do złożenia. Wystarczy jedna osoba, robimy to bez najmniejszego problemu. Wymaga to oczywiście delikatności najwprawiej. Pod, pod rowerem jest taka jak gdyby podnóżka dospawana, która będzie pozwalała na to, żeby rower się opierał w momencie, kiedy jest złożony i się nam nie przewracał. W samą ramę wyinstalowana jest bateria. Tak jak powiedziałem w tym przypadku jest to dość duża bateria, bo to jest 48 v bateria, 12,8 amperogodzin 614 watogodzin. Czyli sama bateria wyposażona jest w stacyjkę, mamy do niej kluczyk, Wysuwany z boku jest bolec, który będzie blokował tą baterię w ramę, tak żeby nam ona nie wypadła, albo żeby ktoś jej nam nie podprowadził. Również ten, tym kluczykiem będziemy załączali obwód, tak żeby można było później, używając sterownika przy kierownicy, ten rower uruchomić. W zestawie mamy ładowarkę do baterii litowojonowych 54V, 2A. Widzicie, że świeci się na czerwono podczas ładowania. W momencie, kiedy zakończy proces ładowania, ten napis Li zaświeci się na zielono ładowarka jest ładowarką aktywną, czyli wbudowano jest w nią wentylator, ponieważ no, to jest ponad 100 watów mocy ładowania, tak więc pamiętajcie, żeby, żeby ona była dobrze przywiętrzana i żeby ją nie instalować w jakichś miejscach zakurzonych, żeby tego kurzu nam nie zasysała do środka. Ładowarka 100 watowa, pojemność baterii 116 godzin tak więc żeby naładować całą baterię to mniej więcej 6 godzin nam potrzeba. Jeżeli rozładujemy ją faktycznie do zera to nawet do 7-8 z tego względu, ta bateria im bardziej będzie pełna, tym mniejszym prądem będzie się ładowała. Do napędu roweru, tak jak już powiedziałem, służy się 850W, bezczotkowy silnik. Odsyłam jeszcze raz do opisu, tam macie link, gdzie jest to wszystko dokładnie opisane, ze szczegółami. Jest również dodana możliwość zmiany przełożeń, czyli mamy tak zwaną przerzutkę. Przerzutka jest zainstalowana na tylnym kole, na korbie, jako takie już przerzutki nie mamy, czyli mamy jedną, jedną manetkę do sterowania przerzutkami. Na tyle roweru widzicie, że jest zainstalowany taki bagażnik, Bagażniczek. Na tym bagażniczku jest zainstalowane światło światło, które będzie funkcję pełniło światła stop w momencie, kiedy naciśniemy jedną z manetek z hamulcami, również to światło możemy uruchomić wieczorem, w momencie, kiedy naciśniemy manetkę, wtedy ono będzie się bardziej rozświetlało, sygnalizując, że hamujemy. Z przodu również kolejne światło, światło, które będzie nam służyło do oświetlania drogi przed rowerem. Tak więc jak widzicie, mamy komplet odświetlenia, które nam będzie potrzebne zarówno do jazdy w dzień, jak i do jazdy w nocy. Rower również wyposażony jest w takie dość wygodne, dużo wygodniejsze niż w poprzednim, który testowałem. Siedełko żelowe dużo lepiej mi się na nim jeździ. No i mam zdecydowanie mniejsze problemy po, po przejechaniu 20 km na takim siodełku niż jak miałem na siodełku dużo węższym. Prawa strona to manetka, manetka, którą możemy używać do przyspieszania. Nie musimy pedałować, ale oczywiście możemy. Hamulec, przerzutka, 7, 7 przełożeń. Druga strona roweru to również manetka do hamulca oraz multifunkcyjny przełącznik. Plus, minus, od spodu mamy włączenie urządzenia. Plus, minus to jest zmiana funkcji wspomagania, mocy funkcji wspomagania. Również dwa dodatkowe przyciski, które będą służyły do włączania świateł oraz do zmiany trybu pracy wyświetlacza. Rower oczywiście ma tryb serwisowy. Jeżeli byśmy potrzebowali coś tuningować, to jak najbardziej on jest dostępny. Również w tym trybie serwisowym rower można zblokować do 25 na godzinę, do 20, do 10, no w zależności od tego, jaką, jaką konfigurację potrzebujemy i w jakiej konfiguracji czujemy się bezpieczni. Nie ma obowiązku jeździć z maksymalną prędkością, jaką to urządzenie roz, rozwinie, tak więc możemy go przyblokować do takich wartości, które są dla nas bezpieczne, jakie są też wymagane względem prawa. Przód i tył to hamulce tarczowe, hamulce tarczowe nacięgna, czyli nie są to hamulce pneumatyczne, niemniej jednak jak do tych prędkości to, to jak najbardziej według mnie się nadają idealne. Przyjrzyjmy się teraz samej ramię, jak ona wygląda, jakość spawów bardzo przyzwoita. Również bateria, jeżeli jest zainstalowana w środku, może być doładowywana. Nie trzeba jej wyjmować na zewnątrz, czyli wystarczy, że tylko przez ten otwór podłączymy zasilanie do baterii. Jak widzicie, spawy w miarę równe, nie było żadnych problemów. Ja tutaj nie zaobserwowałem jakichś niepokojących rzeczy. Również dobrze nałożona jest warstwa lakieru, żadnych odprysków. Rowery dostępne są w trzech kolorach, pomarańczowy ten, który który widzicie, jest również dostępny w kolorze szarym oraz w kolorze białym. Wysokość kolumny kierownicy regulowana, kolumna kierownicy również składana, tak jak żeście widzieli na czas transportu. To samo oczywiście jeśli chodzi o siedzonko, również ta kolumna jest regulowana i wysu wysuwana dość, dość wysoko. Jeszcze raz podkreślę, że rower w momencie kiedy na niego patrzymy i nie mamy takiego poczucia skali, nie jesteśmy przy nim bezpośrednio, może się nam wydawać niewielki ze względu na te opony. To są opony 20 ale jak widzicie fat opony. Specjalnie szukałem tego typu roweru, bo powiem szczerze, że w poprzednim modelu bardzo mi się to spodobało. Jeżdżenie na tych oponach, one bardzo fajnie wybierają wszelakie nierówności. Dobrze się spisują zarówno na twardych nawierzchniach oraz w momencie, kiedy wjeżdżamy gdzieś na nawierzchnie miękkie. Tak więc mnie te opony bardzo, bardzo przypadły do gustu. Producent zaleca, żeby te opony w zakresie od 1.4 do 2 pompować. Ja napompowałem na 1,5 tak poprzednio ćwiczyłem i tak było. ok. Tak więc musicie na pewno się wyposażyć w pompkę, żeby ten rower przez pierwszą jazdą odpowiednio uzupełnić. I to fajnie, jeżeli będzie pompka z manometrem, bo wtedy jesteście w stanie sobie to skontrolować. I tak jak widzicie, są tutaj wentylki samochodowe, czyli można to takiej procedury dokonać na każdej dowolnej stacji benzynowej. Rower również wyposażony jest w nóżkę, która tą no dość dużą wagę, bo to jest 3 38 kg bez, bez problemu e, utrzymuje. Trochę się obawiałem tego pomarańczowego koloru, ale powiem szczerze, że wygląda on według mnie, przynajmniej bardzo, bardzo, bardzo spoko. Jak widzicie, ten rower również wyposażony jest w błotniki, tak więc w momencie, kiedy będziecie chcieli jeździć takim rowerem po mokrej nawierzchni, nie powinno być problemów. Dodatkowo wyposażone przednie koło jest w zawieszenie, są dwa amortyzatory. Amortyzator jest blokowany. no Oczywiście nie są to amortyzatory z najwyższej półki zawodowej zawodnicze, ale jak na tą klasę roweru myślę, że dają sobie fajnie radę i w zależności od tego po jakiej nawierzchni jeździmy i jak lubimy jeździć, możemy ten amortyzator rozblokować, ewentualnie zablokować. Z drugiej strony mamy również możliwość regulacji tego amortyzatora. Rzućmy teraz okiem na sam sterownik, prędkość w kilometrach na godzinę, tryby wspomagania od 1 do 5, mamy również licznik dzienny oraz globalny licznik przebiegu. U góry widać bat. I stopień jej naładowania. Po uruchomieniu światła następuje automatyczne przyciemnienie tego wyświetlacza. Wskaźnik ten ze względu na swoją charakterystykę jest dobrze widoczny również w bardzo nasłonecznionych warunkach. Przyszła pora na spakowanie roweru. Poprzednio testowałem bagażnik w Leafie. Ze względu na to, że te rowery są tej samej wielkości postanowiłem teraz przetestować bagażnik w Prusaku. Zobaczyć czy ten rower tam się bez problemu zmieści. Na początku ładujemy go na pół, on się potem Piera na takiej nóżce, podstawce, która umiejscowiona jest pod pedałami, tak żeby nic nie uszkodzić. Składamy kierownicę, oczywiście możemy, jeżeli jest taka potrzeba, jeszcze wsunąć siedzonko i wystarczy wrzucić to do bagażnika, odpowiednio ułożyć i bez najmniejszych problemów rower w bagażniku się zmieścił. Pora na przejście do wrażeń z jazdy. Pierwsza uwaga: u mnie pojawił się na samym początku kłopot z przerzutkami. Myślałem, że są one niewyregulowane, ale oczywiście się pomyliłem, bo okazało się, że ta osłona, która ma ochraniać przerzutkę, no była po prostu delikatnie wygięta i przerzutki nie przełączały się na wyższe biegi. Tak więc sprawdźcie sobie, czy ta osłona, którą tutaj wskazuje strzałka, u Was nie będzie dogięta za bardzo i nie blokowała całego mechanizmu Przerzutki. Podczas pierwszej jazdy możecie odczuwać skrzypienie, piszczenie klocków hamulcowych, ale z tego co się dowiedziałem, jest to sprawa naturalna i one po dotarciu się przestaną wam piszczeć. U mnie po 50 km już to nieomalże ustało, tak więc mniemam, że po przejechaniu stówki czy większego dystansu już tego dźwięku słyszał nie będę. Same wrażenia z jazdy. No, opieram się swoje doświadczenia na dwóch rowerach: na tym pierwszym, który był kilka tygodni temu na kanale i teraz na tym drugim rowerze. Pierwsza rzecz to silnik 750W. Czy czuć różnicę w mocy? Tak, zdecydowanie czuć różnicę w mocy, ale największą różnicę czuć, jeśli chodzi o kontroler całego roweru, czyli to jest tutaj rozwiązane w inny sposób. Mamy możliwość sterowania mocą, tak jak on jest fabrycznie do nas przesyłany w trybach od 1 do 5. Możemy sobie to również w menu serwisowym zmienić możemy mieć od 0 do 9 i tutaj w zależności od wybranego trybu on nam dodatkowo dozuje moc. Dzięki temu na rowerze jeździmy w zasadzie bez używania manetki. Pod warunkiem oczywiście, że chcemy pedałować. Bo jeżeli nie chcemy pedałować, no to mamy do tego manetkę, taką manetkę gazu jak, jak, jak w skuterze, jak w motocyklu, ale jeżeli nie chcemy tego używać, tylko chcemy sobie troszeczkę popedałować, to jak najbardziej mamy taką możliwość. Te tryby wspomagania bardzo fajnie tutaj reagują, bardzo fajnie tutaj działają. Niemniej jednak no też jest to pewien dyskomfort dla osób, które się mogą wystraszyć z tego, że nagle one delikatnie powoli startują, a rower dostaje mocy i przyspiesza szybciej. Również to jest do dopracowania, do jeśli chodzi o menu serwisowe, i tam to opóźnienie również można sobie doprecyzować. Tak więc, dla jednych, z mojego punktu widzenia, było to fajne, a na przykład z punktu widzenia Kasandry, ona wolała, no, tak jak to jest w białym rowerze, i ona chciała mieć proces przyspieszania. Realizowany tylko i wyłącznie tą manetką. Ja jeździłem na trybie 1, 2 do 3 i tak naprawdę ta prędkość, którą rozwijam na tym rowerze, to jest w granicach 19 do 25 km i wtedy się czuję w miarę bezpiecznie. Jest ok i większa prędkość mnie w zasadzie nie jest potrzebna. Rower może się rozpędzić do wyższej, jeżeli go rozblokujemy, oczywiście do wyższej prędkości bez problemu, osiągniemy 50 na godzinę. A pewnie jak będziemy jechali z górki, to i więcej, ale wydaje mi się, że to nie są prędkości, do których to urządzenie jest stworzone i w zasadzie nie zachęcam do jeżdżenia z taką prędkością, szczególnie jeżeli się poruszamy ścieżkami rowerowymi, które są wydzielone razem z chodnikami. Myślę, że to nie ma absolutnie żadnego sensu. Poza tym, jeżeli jeździcie z dziewczyną, to zupełnie inaczej wygląda jazda niż jazda z chłopakami. Chłopaki zazwyczaj cisną do oporu, a dziewczyny raczej jeżdżą rekreacyjnie i ja tutaj właśnie w ostatnich Dniach jeździłem rekreacyjnie i pod tym kątem ten rower testowałem. Czuć faktycznie to 750 W. Ja po Kielcach jeżdżę. Kielce to jest no miasto, które jest bardzo pofałdowane czyli mamy i górki, i dołki i te wzniesienia, które są bardzo, bardzo silne. Nie było tutaj żadnego problemu. Wszędzie, gdzie tylko można wjechać, to wjechałem tym rowerem. On faktycznie działa w ten sposób, że w momencie, kiedy jest uruchomiony w, w trybie wspomagania, ja najczęściej jeździłem na trójce. Tak jak już chyba mówiłem, on po prostu wypłaszcza nam te wniesienia. Podjeżdżając pod górę, nie czujemy, że dużo ciężej nam się pedałuje, bo ten tryb wspomagania działa w taki sposób, że więcej trochę mocy daje na ten silnik. Mógłbym się pokusić o takie uogólnienie, że te tryby wspomagania to są tryby takiej maksymalnej prędkości, czyli tam na jedynce maksymalnie do 9, na dwójce do 14, na trójce do 19, i coś, co chcecie więcej kręcić, możecie sobie. Kręcić delikatnie pedałami, a jeżeli do tej, po te, poniżej tej prędkości spadacie, to rower Wam pomaga w zależności od tego, ile trzeba. I również jest tutaj na poszczególnym trybie dozowana inna ilość mocy. Również to jest do, do stunningowania w menu serwisowym. Można sobie wybrać, czy, czy na jedynce ma używać czy 25%, 25 mocy, czy na dwójce 30, 50, 60 i tak dalej. Te ustawienia fabryczne, które są w tym rowerze, nie one odpowiadają. Nic nie zmieniałem. Nie kombinowałem też w menu serwisowym, bo pamiętajcie, że tam też można zmieniać różne parametry względem napięcia, zasilania silnika, jak i baterii. Tak więc, żeby tego nie uszkodzić, to z rozwagą takie menu serwisowe odwiedzajcie. Ja specjalnie tutaj nie publikuję, ale jak będziecie chcieli, to w internecie oczywiście wszystko jest do znalezienia. Teraz pewnie padnie pytanie, jaki zasięg ma taki rower. No i słuchajcie, tu jest tyle czynników, które wpływają na zasięg tego roweru, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Pierwsza rzecz to waga zawodnika. Jeżeli jeździ ktoś, kto waży 100 kg, to na pewno przejdzie dużo krótszy czynnik, niż ktoś, kto waży tych kilo 40. Tak więc trzeba to brać pod uwagę. Kolejna opcja to opcja taka, czy chcecie, żeby ten rower Wam wspomagał jazdę, czy chcecie jechać typowo elektrycznie, to też ma bardzo duże znaczenie. Trzecia opcja to oczywiście ukształtowanie terenu. Jeżeli macie teren górzysty, często podjeżdżacie po wzniesienie, to będzie inne zużycie prądu. Jeżeli jeździcie po płaskim, będzie inne to zużycie prądu. Tak więc tu jest tyle czynników, że nie mogę wam powiedzieć i określić, że ten rower będzie jeździł 100 km na wspomaganiu. Zrobiłem dwa takie eksperymenty. Jedna jazda była mniej więcej podobna do drugiej, tylko że jedna była typowo elektryczna, a druga była ze wspomaganiem. Przejechany dystans około 22 km, zarówno na jednej, jak i na drugiej trasie, i przy jeździe głównie elektrycznej zużyłem połowę baterii, a przy jeździe ze wspomaganiem zużyłem jedną, jedną z pięciu belek, czyli 20%. Tak więc rozstrzał jest bardzo duży. Myślę, że przy wspomaganiu i przy jakimś takim terenie w miarę rozsądnym jesteście bez problemu 100, 100 km w stanie zrobić na takiej baterii, a może nawet i więcej. Jeżeli na samym elektryku bez pedałowania, to oczywiście ten dystans się odpowiednio skróci. Niemniej jednak ja z takiego, z takiej baterii jestem bardzo zadowolony, bo dla mnie przejechanie 25-30 km ze wspomaganiem to jest absolutnie maksimum. Więcej nie planuję dziennie jeździć. Myślę, że bez problemu dociągnę do 50, do 60, do 70, bo przy wspomaganiu jestem w stanie taki dystans przejechać. Na klasycznym rowerze po 15 km już mam dość, a na tu przy 20 w zasadzie tego nie odczuwam. Tak więc myślę, że spokojnie i te 50 km, a nawet jak zabraknie człowiekowi energii, to na samym elektryku jest w stanie wrócić do bazy i ten rower naładować. Jako, że w dyspozycji mam dwa rowery elektryczne ten, który poprzednio Wam pokazywałem, i ten, który dzisiaj widzicie, jeżeli będziecie chcieli jakieś takie w miarę porównanie z punktu widzenia użytkowego, zarówno jednego, jak i drugiego roweru, to, to mogę przygotować taki osobny materiał, i wtedy Wam omówię te kwestie, które, czym się te rowery różnią. Tutaj naprawdę fajnie, fajnie dobrany sterownik, fajnie działające te tryby wspomagania. Tak jak powiedziałem, możliwość jazdy na samym elektryku bez przekręcenia, nawet raz e, pedałami. Dobra, to tyle. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania. E, podzielcie się swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o rowery elektryczne. Tradycyjnie zachęcam do oceny filmu, subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhpl.